Zapewne słyszałeś już o wielu domowych sposobach czyszczących, które są równie efektywne, o ile nie lepsze, niż drogie środki do tego celu. W tym filmie dowiesz się, na co może pomóc ocet w toalecie. Perfekcyjna pani domu wkłada wiele wysiłku w to, aby zachować czystość w swojej łazience. Jednym z najtrudniejszych zabrudzeń, z jakimi musi się zmierzyć, jest kamień w toalecie. Jego usunięcie może stwarzać problemy, szczególnie jeśli wcześniej nie robiło się tego regularnie. Konsekwencje braku usuwania osadu mogą być bowiem jeszcze bardziej kłopotliwe w przyszłości, a środki czyszczące oferowane na rynku nie zawsze są bezpieczne dla toalety, a co bardziej istotne, również dla naszego zdrowia. Zatem jak usunąć kamień z WC, aby móc na długo cieszyć się czystą toaletą, a przy tym nie narażać własnego zdrowia i innych domowników? Tego dowiesz się w tym filmie. Otóż należy przede wszystkim uważnie dobierać odpowiednie preparaty, zapoznając się z przeznaczeniem produktu i stosować się do dołączonej instrukcji lub korzystać z łagodnych produktów, niekoniecznie przeznaczonych do sprzątania. Jak się bowiem okazuje, istnieją domowe sposoby na kamień w WC oraz uniwersalne produkty, które w żaden sposób nie kojarzą się nam z czystością. Aby więc zaoszczędzić pieniądze i czas, który można przeznaczyć na bardziej przyjemniejsze czynności, warto dowiedzieć się, jak wyczyścić toaletę z kamienia zarówno domowymi, jak i profesjonalnymi metodami. Jak powstaje kamień w toalecie? Brudna muszla klozetowa, poza tym, że nie prezentuje się zbyt estetycznie, jest skupiskiem wielu bakterii. Kamień w WC najczęściej osadza się więc, gdy toaleta nie jest regularnie czyszczona. Gromadzi się on w kilku miejscach. Na poziomie wody, tam gdzie ścieka woda oraz na samym dnie sedesu. Są to lokalizacje, w których jest najbardziej widoczny, jednak trzeba mieć świadomość, że cała nasza toaleta narażona jest na jego działanie i niesystematyczne mycie będzie powodowało wyłącznie pogłębianie się problemu. Nawarstwianie się związków wapnia na wszelkich powierzchniach mających kontakt z wodą to jednak normalna kolej rzeczy. Kamień w toalecie pojawia się bowiem nawet w przypadkach, gdy jest ona systematycznie czyszczona. W największym stopniu dotyczy to posiadaczy bardzo twardej wody, z której wytrąca się kamień. Osad mineralny znajdujący się w twardej wodzie pozostaje na dnie sedesu, jej obrzeżach lub tworzy brzydkie zacieki. Powstały w ten sposób osad jest niezwykle trudny do wyczyszczenia, dlatego konieczne jest sięgnięcie po specjalne, kwaśne środki do odkamieniania WC. Jak pozbyć się kamienia i bakterii, korzystając z octu? Ocet to produkt, który posiada silne właściwości czyszczące i rozpuszczające. Potrafi zabić i usunąć mnóstwo bakterii i drobnoustrojów namnażających się w łazienkach, które wręcz czyhają na nasze potknięcie. Gdy osad jest więc świeży i nie zdążył jeszcze zająć większej powierzchni wnętrza muszli, warto sięgnąć po ocet. Idealny sposób na kamień w toalecie. W takiej sytuacji wystarczy wylać szklankę octu po ściankach sedesu. Z najtrudniejszym brudem może poradzić sobie nasączona octem gąbka. Powodzenie wykorzystania tego produktu zależne jest jednak od stopnia zanieczyszczenia toalety. Ocet w połączeniu z sodą oczyszczoną pozwala natomiast nie tylko usunąć kamień, ale i nieestetyczne żółte zacieki w toalecie. Dodatkowo to doskonałe rozwiązanie na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu w całej toalecie. Jak wyczyścić WC z kamienia za pomocą octu i sody? Należy wykorzystać w tym celu 2 łyżki sody oczyszczonej, które mieszamy w pojemniku z 2 łyżkami białego octu. Po wystąpieniu reakcji chemicznej z powstałego roztworu należy uformować gęstą masę. Za pomocą gąbki nanosimy tą masę na zabrudzenia w muszli klozetowej, na wszystkie obszary, w których występuje kamień. Po wyczyszczeniu pozostawiamy na około 15 minut, a następnie spłukujemy ciepłą wodą. Dla zachowania toalety w czystości, czynność należy powtarzać do 2 razy w tygodniu, a w celu wyeliminowania niewielkich zanieczyszczeń, można na noc wlać do sedesu szklankę octu i spłukać ją dopiero rano.